trwa przebudowa budynku Szpitala Rejonowego imienia dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Celem realizacji projektu jest nowy szpitalny oddział ratunkowy, który będzie otwarty jeszcze w tym roku. Szpitalny oddział ratunkowy to jedna z najważniejszych inwestycji powiatu raciborskiego, któremu podlega szpital przy ulicy Gamowskiej. Jest to taka cała inwestycja, która jest w zasadzie inwestycją, ale to jest modernizacja i dostosowanie tych pomieszczeń, które były wcześniej przeznaczone też jako pomieszczenia na SOR, bo on pierwotnie był planowany w szpitalu w Raciborzu. Natomiast w międzyczasie zmieniły się przepisy i ta powierzchnia była niewystarczająca do tego, żeby zorganizować tutaj SOR. W związku z tym, zgodnie z nowym projektem i nowymi wymaganiami, dobudowana jest też część nowa. SOR zapewni poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Udzielana pomoc obejmować będzie również świadczenia, które wymagają szybkiej diagnostyki oraz leczenia. Oddział ratunkowy jest, wiadomo, tym oddziałem, do którego trafia pacjent, który wymaga, że tak powiem, no, interwencji bezpośredniej. Oprócz tego są też zalecenia Ministerstwa Zdrowia, żeby w obszarach SOR-u lokalizować również nocną i świąteczną pomoc doraźną i też do tego się w ten sposób przymierzamy. Trwające prace budowlane obejmują przebudowę oraz adaptację do obowiązujących norm i standardów części pomieszczeń w blokach A, B, C i H. W ramach projektu dobudowano blok C1. To część szpitala z podjazdem dla karetek. Inwestycja mamy zakończyć do końca czerwca tego roku i raczej nie widzę, żeby było to zagrożone wykonanie tego. Natomiast jeden kwartał musimy sobie pozostawić do tego, żeby zaplanować, czy dokonać wszystkich odbiorów, zgłoszeń. No i jeżeli będzie zapewnione funkcjonowanie, finansowanie tego zakresu świadczeń, no to chcielibyśmy w czwartym kwartale ruszyć. Nowy szpitalny oddział ratunkowy będzie wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Będziemy analizować, jak to działa w innych miejscach, bo zawsze jest warto skorzystać z czyichś doświadczeń i chcemy obejrzeć po prostu, jak funkcjonują SOR-y, jak są zorganizowane w innych miejscach i no, część tych doświadczeń chcemy wykorzystać. Natomiast no, każde miejsce ma swoją specyfikę i oczywiście będziemy to również brali pod uwagę. Realizacja projektu oszacowana została na kwotę 10 milionów złotych, w tym wkład funduszy europejskich to ponad 8 milionów złotych.